Halo, halo, dzień dobry ludziska, cześć, no ja z tej strony witam i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Kislevem w Warhammerze III na legendarnym. No, rozgrywka zrobiła się dosyć ciężka i nie wiem, czy wkroczenie do tego portalu przypadkiem nie okaże się strzałem w stopę, ale myślę, że muszę raczej zaryzykować, więc nie ma co się bać, wbijemy tam normalnie. Także tak, muszę się liczyć, że utracę prawdopodobnie miasto Nowchozy, niestety, i nie wiem, czy tego by nie anulować, żeby sobie chociaż część kasę odzyskać, bo to może mi dużo dać, a niestety to się najpewniej nie dokończę budować. Teraz zwróćmy uwagę, że mogę taki ruch wykonać. Co nam jeszcze da odrobinę kasy, powiedzmy na ulepszenie? Może jednak nie tego, a wolałbym w Kislewie, to z maksyma... Albo nie, teraz sobie pójdziemy w ten kapitularz. Chociaż w sumie z tym się śpieszyć nie muszę. To nie, to wolę zwiększyć nasze dochody, naszą gospodarkę. No i dobra. Grunt, że Erengrad jest mega solidną fortecą i no to trzyma zachód, nasz zachód w rydzach i sprawia, że nadzieja w walce z demonami jest większa niż była kiedykolwiek, ale no sami zobaczcie, ta inwazja szczurzych agentów jest gorsza niż inwazja demonicznych agentów, naprawdę. No dobra, kończymy turę. Trzeba będzie zaraz uskutecznić werbunek tak masowo patriarchów i wyszkolić ich pod kasowanie wrogich agentów. Bo tego jest dużo, tego jest bardzo dużo. I ten koleś chciał, zobaczcie, skasować wysłannika Cincha. Jak fajnie, że się ze mnie wybijają. To mnie cieszy. Myślę, że nie będą tak robili i raczej się na gracza skupią. O, jak go, zobaczcie, przywitała gorzko. A ten teraz będzie się podlizywał. Nie, pierdoło jedna. Ja z tą nie gadam. Nie ma opcji. Z cholera, heretyk jakiś. Kurczę, znaczy heretyk, może nie, heretyk to jest złe słowo. Ale lepszym słowem byłoby powiedzenie radykał. To jest taki typowy radykał. No i klan Molder idzie na osadę, której nie ma chyba szans zdobyć. Zgaduję, że tak jest. Zobaczmy, 10 tur będzie oblegana, ale też ponosi straty. Myślę, że garnizon go pokona, tylko no bardzo bym chciał zrobić to, powiedzmy, albo Cerecem, albo... kurczę, Borysem, żeby ten bonus zyskać. Dobra, przyśpiesz mi to na razie. Okej. Okay. No, wznów mi, bo teraz jest tura chaosu. Tylko agenci to tam kij z tym. I on przyszedł tam świetnie. Frakcja zniszczona Oslon, to niedobrze. Osada oblężona, to wiem, co jeszcze. Kontrol plus 2, fajne. O, tu też fajna rzecz. No i uzyskano broń, Borys Ursun. Ursus, przepraszam. Spaczenie minus 5, lokalna prowincja. Nawet fajne spell, ale... no generalnie... i tak miało takie magiczne. No to co, już masz wszystkie rzeczy, czy jeszcze musisz dostać zbroję? Jeszcze zbroję musisz dostać. I to jest również ciekawe. A właśnie, pytanie, co mi... i ty żeś odstąpił? To mi się powinien zespamić teraz garnizon, świetnie. Więc spam mi od cholery się tego da, tego dziadostwa. No i jednak się trzymamy, zobaczcie, jednak się trzymamy. No bo ci teraz są poobijani, no ten można zaatakować znowu. Jest ich dużo, ale w osadzie powinno być okej. Okay. No dobra, więc tak, ty na razie odrzekasz, panienko. Czekasz na rozkazy. No i czy jestem w stanie to skontrować? Jestem, bo to jest silny garnizon. Pewnie na lajcie jestem w stanie. Okej, okay, automat i frakcja pokonana, plus dobyłem fajny... zajebisty ludziska, talizman zdobyłem, 17% world save'a. To jest naprawdę dużo. Sorry, że mówię world save, ale już się przyzwyczaiłem, bo kiedyś dużo oglądałem Legenda i to się tak po angielsku nazywa, on tak na to nazywał. Naprawdę, słuchajcie, flagowy item. To od razu dajmy carycy go. Nawet nie ma żadnego zakątego przedmiotu. Kurczę, słuchajcie, zarąbista rzecz, no świetne, świetna sprawa, bo obecnie masz 12%, naprawdę mocna rzecz. To ci daje 20%, to ci daje 10%, a pytanie, co mi da ten pancerz? On mi da 10, cholera, no to byłoby też fajne, gdybym miał, wiecie, jak mam te dwie rzeczy, to jest jako set się to liczy, ale uważam, że chyba i tak, gdzie to jest ta bronki, umrozu? I tak myślę, że ostrze slensze będzie lepsze, więc talizman. Mogę ci dać talizman, tak, i trzymaj. I zaklęty przedmiot, może to być coś takiego. Fajnie. No i ona już ma naprawdę mocne rzeczy. Teraz tak, to sobie połączmy te dwie bronie. Połącz, tak, oczywiście łączymy. I talizman zdobyliśmy, no taki kurczę średni, 12 pancerza. Teraz tak, tutaj dwa zaklęte, też sobie to połączmy, bo to jest dosyć słabe. Świetnie, wpadł pancerz, dyscyplina plus 8 i
A, to jest zbierna umiejętność. Myślałem, że to jest. Zawsze działa. I jednostka ma mniej niż 25% HP. Nie, słaba rzecz. No to tak, możemy teraz tutaj również te rzeczy złączyć, chociaż to jest fajne, ten talizman. On byłby ok, natomiast możemy sobie to połączyć, te dwie rzeczy. Dobra, i uwaga, co nam wylosuje: talizman, skradanie się i ukrycie. Trochę średnie. Plus pomocnicy. Czy mogę coś rozdać fajnego, czy ewentualnie sprzedać? Mytnik. Co to jest takiego zbędnego? No na razie mam tylko po jednej nadwyżce, więc nie ma co tego sprzedawać. Guślarza mogę jednego sprzedać za stówkę, albo nawet dwóch, bo mam dwa w nadwyżce. Sztandar wojny niech zostanie, więc teraz tak, przypiszmy jakieś rzeczy dla naszego ojczulka, no kolego, dostaniesz teraz, uwaga, bo pancerz będziesz miał swój własny przy 10 poziomie, no to do tego momentu dam ci, chłopie, talizman, no i według mnie taki talizman jest lepszy niż ten niebieski, bo daje odporność taką i taką, prawda? Zaklęty przedmiot, natomiast mam jakiś wolny, chyba nie mam, to nie wiem, czy też tych dwóch też nie połączę. Co, ataki stają się atakami wywołującymi odmrożenie. Pancerz żelaznego lodu. Czy ja mam coś takiego, czy nie? Chyba nie mam, ale to działa jako kombos. Ale nie jest to dobra rzecz, więc wiecie co? Połączmy to i zobaczmy, co wyjdzie, dobra? Połączmy, spróbujmy, zobaczmy. I broń. O Boże, serio, broń. Naprawdę broń wyszła. No broni to totalnie nie potrzebuję. Ale mogę sobie te dwie połączyć, bo to jest słaby spell. Nie lubię go. No i uwaga, wyjdzie nam pancerz. O, i też fajny pancerz wrzedł. Świetnie, dostajesz Borys. Fajosko, bardzo fajnie, to zostawiamy, no i ten zaklęty, no trzymaj to sobie, chłopie, no lepszy ryc niż nic, więc masz przypisane, do tego dostaniesz jakichś tam pomocników, mytnik daje kasę, więc bierzemy, mogę ci jeszcze dać sztandar wojny i sztandar brzytwy, dalej, co dalej, nasi bohaterowie, więc obecnie caryca, mając te swoje przedmioty, ma odporności 55%, a jeszcze, słuchajcie, może nam dojść, uwaga, z czego? Myślę, że jakiś zaklęty przedmiot też może mieć. Nie wiem, ale myślę, że może mieć. No, ale to już jest konkretne. Plus, czy któreś twoje umiejętności dodaje, to ci daje. A tak to nie. No, ale to już jest taka ilość naprawdę dobra, że ona do tankowania będzie się spisywała dobrze w tankowaniu. No to chyba wkraczamy, ludziska. Wkraczamy. Save'a zrobić nie mogę, już chciałem. Do tego miejsca. No i pytanie, jaką krainę wybieramy? Kurczę, Bóg krwi byłby ok. Lord zarazy. Myślę, że chyba Nurgla bym zrobił teraz. No bo ewentualnie Cincha, bo na Cincha mam dobre oddziały dystansowe. Ale u Cincha jest losowość mega wielka. Ale skorzystamy, że jeszcze nikogo nie ma. Wiecie co? Wejdźmy sobie do Cincha. Wejdźmy do Cincha. To jest ciekawa kraina, jest bardzo ciekawa. Dobra, obejrzyjmy sobie intro. Potężna magia wielkiego czarownika ma moc przekształcania rzeczywistości. Przedzierając się przez tę wielobarwną wyspę, postaraj się trzymać właściwej ścieżki, aby na jej końcu stanąć triumfalnie przed niemożliwą fortecą. W niej przebywa bibliotekarz, ulubiony demoniczny książę Cincha. Zabij go i przejmij jego duszę. Okej, okay. I ta kraina jest na tyle specyficzna, że warto do niej wejść, kiedy jeszcze nikogo nie ma. Dlaczego? Już wam tłumaczę, jak to działa. Musimy dostać się w to miejsce, czyli musimy skorzystać z... musimy znaleźć czerwony teleport. Obecnie żaden teleport nie jest odkryty, ale kiedy wejdziemy sobie w takie białe miejsce lub kiedy pokonamy armię, to mamy okazję, żeby gra nam dwa losowe teleporty pokazała, jakiego są koloru. No i grunt jest taki, żeby wejść w odpowiednik, który nas przeniesie w to miejsce. No i dopiero wtedy mamy okazję zrobić tą bitwę, więc tak to by wyglądało. Jest to ciekawe, ale ryzykowne. No tutaj się liczy naprawdę szczęście, więc mamy, słuchajcie, bitwę do zrobienia, co nam odkryje. Potem sobie wejdziemy tutaj, co nam też odkryje. No i grunt, żeby odkryć czerwone. Ale z tego, co grałem, to raczej nam... chyba to najpierw, żeby nam odkryło czerwone, no to... najpierw musimy odkryć wszystkie pozostałe, a są łącznie cztery kolory. Jest jeszcze zielony, niebieski i żółty. Chyba, że jest to totalnie losowe, ale lepiej po prostu wchodzić w portale i zobaczymy, jak to się okaże, bo chyba w każdej kampanii są inne układy teleportów, bo ja, jak dobrze kojarzę, wszedłem tutaj, no właśnie, co to było za miejsce? To było chyba to. Stąd pamiętam, wszedłem już tutaj.
kiedyś. Nie wiem, tak mi się kojarzy. Nerwa, burzenie zakończone w Wolksgradzie, zatem poproszę na pewno surowce. I teraz zamykamy sobie ten dziadowski portal. Trochę to kosztuje, więc warto mieć kasę w kieszeni przy sobie. No i tutaj, jak dobrze pamiętam, mogłem dowrobować sobie bohatera. I będzie... A nie, mam 2 na 2, no to nie mogę dowrobować. Dobra, ty się tam trzymasz. Nie wiem, czy chcę tą osadę ulepszać, bo to może być już prowokacja, żeby mnie zaatakowali. A póki tego nie zrobię, to może nie zaatakują. Dlatego na razie poczekajmy, wstrzymajmy się. W Kislewie już to ulepszajmy, żeby mieć na plusie, na zapas. I ty, chłopie, skasuj sobie tego chłopa. Rana jest taka, a jaka jest szansa na niego? Mniejsza, no to w takim razie tego gościa gonimy. Erengrad jest silny, utrzyma się, no i porażka. No i goddammit, pieprzona porażka. Przy okazji zerwano pakt o dostępie wojskowym, a bo Ostan został pokonany. No i kto go pokonał tak w ogóle? Kto go pokonał? Ogry. Ajajaj. Często się tak zdarza, że ogry całym tym południe dominują, więc nie wiem, czy jak nie będę miał sytuacji stabilnej, to nie wyruszę na pomoc Imperium, bo możliwe, że później już nie będzie czasu, żeby im pomóc. No i ta Norska na północy się w miarę dobrze trzyma, ale jak tylko tę osadę umocnię, to będzie bezpiecznie. Więc 5 koła naturę, fajny dochód, cieszy mnie to naprawdę niezmiernie. I pytanie, co robimy? No to na razie tutaj czekaj. Chciałbym sobie wyznaczyć, tylko że nie mam kasy, do szkolenia kolejną bohaterkę. To pytanie, kurczę, czy coś mi da na to pieniążki? Musiałbym zrezygnować z jakiegoś budynku. Na razie z tego zrezygnujmy i wolę sobie szkolić bohaterkę, bo no, to jest istotne, żeby to robić regularnie. No to tak, chyba kończymy turę, no i zobaczmy, co się wydarzy w kolejnej, w tym miejscu. Gdzie nas teleportuje? No bo tutaj, do tego teleportu, pamiętam, że chyba ten teleportował. Zastrzegam sobie prawo do czasem wczytania, jeśli okaże się, że nie wyjdzie, bo serio, jest to mega upierdliwe i... No jeśli komputer zrobi to przed nami, to może wygrać grę. Więc też nie gwarantuję, że nam się w ogóle... Nie wiem, czy ta otchłań jest już bezpieczna, bo tam się jeszcze chyba nie zrobi ten garnizon. Nie wiem, czy za szybko przypadkiem z niej się nie teleportowałem i powinienem chyba tu jakąś armię powołać do tego momentu. No i na armię spada zaraza Borys, ale nikt go nie zaatakował. Zaatakował, dobra. Atakują nas trzy wszystkie osady. No to zróbmy sobie od razu znowu to, żeby wrogowie obrywali. Okej, okay, no i zobaczmy, czy jestem w stanie cokolwiek zdziałać. Nie jestem w stanie. No i to jest dużo tych armii. Ale jest to osada, no to tak. Na razie, chłopie, anuluj sobie werbunek. Pyk, 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 anulujemy, anulujemy, anulujemy. No i tutaj werbujemy tego, ile wlezie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Spam takich jednostek będzie w porządku. Mamy 5000. Mogę... Zobaczmy, co teraz możemy zrobić. Oczywiście pod nawałnicę. No i pieniążki wpadły. Co możemy sobie ulepszyć? Ja bym chciał to ulepszyć. Bo ta jednostka jest, słuchajcie, mega mocna. Jest droga, ale jest naprawdę mocna. Dobra, czyli tak. Piekielna otchłań, za turę się zrobi. To do tego momentu ja bym sobie chyba chciał kogoś dowerbować i byłaby to ta panienka, bo nie jest zbyt mocna, więc sobie ją dowerbujmy. No i dorzućmy... A to w ogóle nie mam... Serio, nie mogę z tego wyrobować jednostek? Naprawdę? Zajęta piekielna otchłań. Wow. To trochę smutne. No jak on by chciał, to mógłby nas zaatakować też kolejny. Oby to się nie wydarzyło. Erengrad jest stabilny. W Prag możemy ulepszyć pieniążki i je ulepszmy. No i tutaj aktualnie jest, powiedzmy, że cacy. Dobra, kasuj znowu tych dziadów. No, uwaga, czy wyszło? Porażka. No znowu porażka. God damn it, to ile można? No i to jest pomoc Cincha. Jego też musimy zranić. Jeszcze ten portal trzeba zamknąć, bo to zaraz się, wiecie, armia się pojawi. No i Wolksgrad. Zrób mi drewienko, fantastycznie. No i z kasy chyba tyle, co? Chyba fajran z pieniążków. Chyba tak, albo to mi jeszcze ulepsz. 1700 i Ataman jakiś awansował. A co takiego, kolego? Patriarcha, ciekawe. Lodowych czarownic. To byłoby fajne, więc muszę pamiętać, żeby tutaj czarownicę wyrobować w tej prowincji. No i bylebyśmy się wybronili, żeby on w tej turze nas nie zaatakował. Inaczej, wiecie co, to słuchajcie, zróbmy taki myk, żeby nie było tragedii. Zróbmy taki myk. Tu mi anuluj werbunek globalny, czyli niebieski kolor. I ten werbunek globalny wolę z niego skorzystać w tym miejscu. Raz, dwa, trzy. A, i to jest drożej. No dobra, skoro to jest drożej, możliwe, że jest drożej, no to sobie jeszcze jednego anulujmy chłopa. No i let's go, let's go, let's go. Teraz przenosimy się do krainy czarownika. No i zatakujemy sobie osadę. Armię, tfu. No i tę armię zatakujemy, myślę, że ręcznie.
mamy nad nim przewagę zasięgową, powinniśmy bez żadnych strat to wygrać ręcznie. Oj tak, damy nauczkę temu niewiernemu Cinchowi. Chyba sobie dzisiaj nagram jeszcze trzeci odcinek z rzędu. Chociaż no nie wiem, bo jak nagram trzy, to już będzie dużo, a jak nagrywam dwa, to jest ten głód nagrywania gigantyczny. Gigantyczny. Ale chcę powoli na kanale wrócić z odcinkami typu najlepsze mody, tier listy, top 5 i tak dalej. Jakieś poradniki, recenzje, no muszę też recenzję Warhammera zrobić w końcu. Bo już mam kampanię jedną za sobą. I warto byłoby się tym zająć, więc tak, to jesteś tutaj. No to powiedzmy, że sobie stanę tędy. Dlaczego nie w tym miejscu, bo to jest las i las będzie go bronił. A ja nie chcę, żeby go las bronił. Dobra, puma tak. W ten sposób, nie, wy wszyscy, no nie, tam jednostkę ruszyłem. Wy w ten sposób, no i co, przestawmy się gdzieś tak. Idziesz w ten sposób, z was nie będziemy korzystali. Magia do przodu, puma do przodu. I mamy zaklęcie burza magmy. Bardzo mocny wir, naprawdę. Teraz tak, ona ma 105 pancerza, no trochę ma mało życia, to jest jej problem. A niestety pokonałem już trota, a to by mi zwiększyło o tam 550, więc sporo by mi to zwiększyło, no ale niestety... No cóż, los nie chciał, żebyśmy go pokonali. Dobra, przestaw się gdzieś bardziej tak, bo widzę, że do nas już idą. Magiczka... To jest bonus do szarży. Dobra, magiczka rzuci mi spela już za moment, o gdzieś tutaj, jep, dobra, ty się cofasz. Cofasz i właśnie wchodzą w zasięg. Następnie możemy sobie jeszcze, zobaczcie, spowolnić wszystkich. Pięknie. Oberwał i zaraz używam jeszcze tego spela. Tylko musimy poczekać chwilę, bo na to trzeba poczekać... Nie wiem ile, ale chyba trzeba poczekać, na to wygląda. Niestety. Co trzeba zrobić? Magiczna szarża? Nie wiem. No ale do nas nawet nie dojdą. Oni są bardzo wrażliwi na ataki magiczne. Zobaczcie, są cholernie wrażliwi. Giną jak muchy. Giną dosłownie jak muchy. Dobra. Tutaj coś do nas wlatuje, no to... Obrona przeciwlotnicza, panowie. Strącić cel wroga. Strącić nieprzyjaciela. Okej, okay, magiczka. Rzuć mi ostrzał gdzieś tutaj. No i mogę rzucić znowu to, rzucić to spala, więc teraz patrzcie, jak to będzie epicko wyglądało. No i ci nas dorwali niefortunnie. To piechota do pomocy. W ten sposób. I uwaga, wir magmy. Zobaczcie, to tak wygląda. Zarąbisty efekt, naprawdę. Świetna sprawa. Dobra, teraz wy w ten sposób pod kątem się ustawcie. Teraz idzie do walki na niego. No ci nas lekko tam pobijajmy, ale nie będzie tragedii. I jeszcze zmniejszymy mu szarże. Nie wiem, czy jestem go atakować, bo chyba go wystrzelamy. Zostać jedna salwa i po kolesiu. Chociaż w sumie. Ała, obija mocno magiczkę. No, nic tutaj nie zdołamy nawet zrobić. No i ci też się złamali. Coś tam nam stary zadali, ale generalnie jestem zadowolony. Grunt, żeby teraz. Prawdopodobnie odkryć teleporty. Bo chyba też będę mógł się na fulla wyleczyć, ale nie jestem mocno pobijany, więc to mi jakoś dużo nie da. A na tych bitwach fabularnych, że tak powiem, nie aż tak bardzo zależy na jakości naszej obecnej armii, nie aż tak jakby się mogło wydawać, bo tam można przyzywać oddziały. No i tak, mogę pobożność, mogę się uzupełnić bardzo mocno, ale ja bym chciał ujawnić znak teleportacji. No i tak. Oczywiście, ujawniając wykluczam... Ale fart, ludzie! Ale zarąbisty fart! Ja muszę iść tutaj. Więc tak, ten teleport teleportuje nas... Nie. Tak, ten to jest generalnie ten tutaj, pamiętam. Ten z kolei chyba gdzieś tu nas wysadza. Odporność fizyczna. No pytanie teraz, gdzie chcemy pójść? Mogę cię znowu zaatakować, chłopie. Będzie kolejna bitwa. I to bym się podleczył chętnie, o ile mogę. Nie mogę, no to ujaw mi kolejny znak. Warto jest ich puszczać, bo wtedy kolejny znak sobie ujawnię. Dobra, i wolę znowu ujawnić, kolejny. Dobra, to jest żółty, no to byśmy, słuchajcie, mega farta z tym. Więc pytanie, gdzie teraz wkraczamy? Co to tutaj jest? No właśnie, masz 27 poziom, panienko. No to trzymaj sobie buffy na pewno w... Chyba w tamto, co chciałem dać, bo tu już niczego więcej nie daje. No to trzymaj na pewno w istoty krainy. Okej. Teraz tobie. Może te miski tak zwiększę. Jakbym sobie przypomniał, co gdzie teleportowało chwila. Ten. Czy przypadkiem on nie teleportował gdzieś tutaj? Ale słuchajcie, grunt, że wiem, na czym stoję i że nie ma jeszcze żadnej frakcji nieprzyjaciela tutaj. Więc musimy się dostać w to miejsce. No a stąd... Czyli tak, żeby tu się dostać, to muszę chyba dostać się tutaj. Nie.
kuźwa, jak to się robi? Tak, więc muszę znaleźć miejsce, żeby się teleportować w to miejsce. I stąd pójdę tu, tak, a żeby tu się teleportować, to jak na moje oko, jedna z tych trzech wysp, raczej na pewno. Bo ta, to nas teleportuje gdzieś tam. Czyli musimy znaleźć kolor tego. To jest sporo główkowania, ale to jest fajne bardzo. Przyjemne, ja to lubię osobiście. I trochę kasy wpadło. Tutaj spaczenie jest na poziomie takim. Możemy w sumie to zmniejszyć, bo ja to tam przestawiłem. A, albo nie, na razie dewropujmy tego pana, patriarchę. Spryt, obrona w zwarciu, ciekawa rzecz. Chciałbym dać ci to na pewno. No i od razu bonusy w ranę. Rana i w specjalisty jeszcze punkcik. No i ty masz, chłopie, zasuwać od razu tutaj. Tam już masz biec. Dobra, to jest wszystko zrobione. Wyścig zbrojeń, no idzie zdecydowanie po naszej myśli. Bolksgrad zostawiamy. Prag się trzyma. Martwi mnie ta osada i to bardzo mi martwi, bo chyba... Kurczę, no będę sobie pił brodę, że tu niczego nie dowrowałem. Naprawdę, bo poczułem jednej tury na garnizon. Kurźwa mać. No co za pech będzie, jeśli to się nie uda zrobić. No to... Świetnie. Kończymy turę. Też kraina Cincha generalnie... Jest, no i atakuje mnie tutaj. Uff. I widzę, że wsparcie od razu dociera. Pytanie, czy jest w ogóle sens to bronić? Czy jest sens starać się? Zobaczmy, no bo tak, pierwszą armię wybije na luzie, ale że druga dociera od razu. To są oddział taki, jeszcze jest norska. Kurczę, blade. Tak myślę, czy... Co warto, taki czas. Wiecie co, słuchajcie, ja to rozgram prywatnie, wrócę do was po bitwie, żeby po prostu nie tracić czasu, także do zaraz. No niestety łomot soczysty, ale za to udało się ubić demona i prawie też dowódcę norskańskiej armii. Pokonaliśmy, przy czym większość wojsk Nurgla również poległa. Nie było ich dużo, bo byli pobijani, ale no powiem, że Borys to jest naprawdę totalny kozak. Jak on tego demona wziął, wiecie, tą swoją glewią naparzał i później no prawie tego norskańskiego dziadyga, ale no zabrakło hitka niestety i się gra skończyła. Ale no ten wleciał jak głupi i od razu oberwał. No powiem tak, no lepiej tak niż nie tak. No i to żeś to zniszczył niestety. No dobra, wreszcie osad tej prowincji. Mam jakieś tam garnizony. Jeszcze nie wszędzie są mury, ale staram się, żeby te mury były wszędzie dosłownie, bo inaczej to gra jest bardzo ciężka. No i na wchodzę zajął demon. To może się Nurgle wycofać dzięki temu, a i później od tego demona to odbije, bo z demona mi się walczy w miarę łatwo. I demon wkroczy do Nurgla, on wkroczył korem do czarownika. O te cholerniku jeden. No dobra, no to teraz tak, słuchajcie, pytanie co robimy, możemy... O, Krystallo! O, ale czemu on tutaj jest? Przecież Krystallo jest... chyba, że to jest zbieżność, ale to jest, że tak powiem, lord frakcji Cincha, bo tutaj jakby są, wiecie, oddziały tylko i wyłącznie tej krainy, nie frakcji Cincha. Nie wiem, ciekawe. Słuchajcie, save, uwaga, był w momencie... Kiedy był save? Bo to jest bardzo ważne. 1624, dobra, był save, dlatego teraz to co robię może się wydać niektórym lekkim oszustwem, ale nadpiszmy grę, dobra, żeby się zrobił save i sprawdzamy, który teleport nas w dobre miejsce trafi, bo naprawdę, tutaj komputer no ma rentgena w oczach i on wie gdzie pójść, więc no muszę tak zrobić. Zobaczmy i to nas wywali w to miejsce, do pomarańczowego mówisz, czy to jest dla mnie korzystne? Sprawdźmy, gdzie nas ten drugi wywali, dobra? Bo to jest faktycznie ważne. A chyba się to mogę normalnie to wczytać, bo to, tutaj nie ma żadnej akcji, żadnej bitwy. Zobaczymy. Chyba, że nas ta armia tego Krystallo będzie blokowała. No to co innego? Bo Korn nie powinien nas atakować. Te frakcje, które są z nami w krainie, nie są z reguły agresywne. No i wręcz od nas uciekają, jak my ich zaatakujemy. I no, oczywiście możemy ich stąd wykluczyć poprzez ich pokonanie, co jest rzeczą fajną. No tak. Wróćmy znowu tutaj. Dobra, i zobaczmy ten drugi teleport, gdzie on nas wywali. No i czy w ogóle tam dojdę tam w tą turę. I to nas wywali w to miejsce. I to jest, słuchajcie, dobre miejsce, bo teraz tutaj powinno mnie wywalić gdzieś w to miejsce. Dobra, słuchajcie, to było dobre, zostajmy tutaj. To jest lepsza rzecz. No i uwaga, skupię na piechocie czy na jeździe. Premier do szarży. Ja już chyba kogoś mam, kto ma premier do szarży, zobaczmy. Magiczki. Ewelina, ty masz, panienko moja, te złota.
bonus dla Ludowej Gwardii, więc jesteś dobrą magiczką. Kto jeszcze? Co tu jeszcze mamy ciekawego? Ty masz takie rzeczy... O, to jest czarownica. Nie, bohaterka. Niezłomność i premier... Więc no, raczej tego nie chcę. Wolę bym chyba dla piechoty dać bonus. Chociaż w sumie prędkość do szarży dla jazdy. Siła broni. A zróbmy jednak siłę broni mimo wszystko. Znaczy dla jazdy w sensie chciałem powiedzieć. No, mimo wszystko wolę tą rzecz. No i obecnie jest od cholery tych agentów. I tu się kolejny demon pojawił. Fajnie, udało się. Super, no to od razu chłopie. Dostaniesz punkcik w... Może stopień spaczenia chaosu. O, zdecydowanie to dostaniesz chłopie. Więc tobie się udało, super. Teraz tak, stąd bierzemy agentów i ty bierzesz tego chłopa. To już się nie udało, ale może uda się tobie. Próbujmy. No i dobra, więc na północy jest... Dobra, to się udało, świetnie. Na północy jest lekko lipna sytuacja. To jest, słuchajcie, nie lekko, to jest bardzo lipna sytuacja, więc musimy w Kislewie nową armię powołać. Musimy. I będzie to... Lodowa Wiedźma, która jest zbagowana? What the fuck? O co tu chodzi? Co się dzieje? A czemu to tak jest? No trochę dziwne. Nie widzę co ma. Że jak nie widzę. To jest chyba ta, którą miała frakcję, jaką skonfederowaliśmy. Tak mi się wydaje. O, ty masz przychody. Dobra, na razie będziesz ty. Później cię kimś zamienię. No i chciałbym werbować, powiedzmy, od groma jednostek tych zwykłych. One są i tak dobre w walce i przydałby się nowy lord, więc też zacznijmy tutaj rekrutację, więc stąd żeśmy wroga odparli. Tutaj garnizony są wszędzie, no jedynie w sepkuzach brakuje murów, które są najbardziej narażone obecnie na atak, niefortunnie. Erengrad jest już wzmocniony. Prag jest dosyć silny. O to się nie martwię. Teraz tak, ty masz chłopie, to jest demon, to nie. O Boże, się kolejny teleportował. Może się wzajemnie wytłuką. Błagam. Błagam. No i to atakujesz. To mosta, do wyzienia. To będę miał też mury, jakby nie było. Chyba mam mury. Tak, mam mury. No to mogę tutaj tak na murach wygrać. On wymiera. Znaczy, ja wymieram już czy nie? Jeśli ja nie wymieram, to powinno być okej, zobaczmy. Ja wymieram też, cholera jasna. No i to się udało zabić tego chłopa. Więc kasę sobie zostawmy. No zrobił się lekko taki ciężki moment w grze, niestety. No ale co zrobić, prawda? Co zrobić? Nic nie mogę zrobić. I tak, zobaczmy umowę, czy ktoś chce z nami handlować. Nie chce. Wielka Cerki, wiesz, nawet z nami nie chce sojuszu. Wiecie, myślę, że jesteśmy tacy słabi, że już nie ma co z nami gadać w ogóle. No dobra, w takim razie... Mogłem jeszcze to odkryć dla testu, ale wydaje mi się, że chyba wiem, gdzie to mnie... Chociaż zobaczymy. No znowu tutaj pozwolę sobie zrobić nielegalnego save'a. I atakujesz mnie, panie Krogulcze. Atakujesz mnie, co masz za oddział? Masz takie. Nie powinien do nas nawet dojść, więc gramy ręcznie. No i fajnie, że mnie zaatakował, bo oszczędzę sobie punkt ruchu. A na nim się może zregeneruje, albo właśnie odkryje te. Odkryje teleport. Odkryjemy teleport. Mapa jest. Okej. Okay. Super, super. Wcześniej, na chyba wersji wcześniejszej, przed tym patchem, nie atakowały te armie wewnątrz. Albo to zależy od jakości, no ale to jest armia dobrej jakości ta moja. Nie wiem, wydawało mi się, że wcześniej nie atakowały i były bierne. Co widzieliście też na streamie. Demona życie, idealny wigor. Okej, ustawmy się teraz tak tutaj. Wy na razie brońcie flank, bo tu najczęściej atakują nas te latające dziadostwa. Czarodziejka w tym miejscu i caryca gdzieś tutaj. Ona też ma zawsze ten stopień rozmieszczenia niezłomność. I możemy się dzięki temu wyleczyć. Fajnie. Fajnie, tylko pytanie, czy to wskrzesza? To jest bardzo ważne dla nas, czy to wskrzesza i chyba nie wskrzesza. Ja pozwolę się jeszcze cofnąć. Cofnąć, dlatego że on wyjdzie z lasu i będzie dla nas to gorsze, więc ustawmy się tak, powiedzmy. Piechota tutaj jedna, druga tam, ty puma na środek, ty tutaj. No i dobra, przyspieszamy. Czekamy na nich, czekamy, oczywiście aż nadejdą. Dobra, chociaż magiczka już może niech tam idzie. Ja bym chciał, żeby już zaraz zarzuciła spela. Naszym celem. Ci nie są groźni, bo to nie strzela. No to co strzela jest oczywiście najgroźniejsze. Chociaż może tych po lewej trafimy. Ewentualnie, dobra, zróbmy sobie spela gdzieś tutaj. I to jest zamieć. Ulepszona już. Świetnie. Świetnie, I like it. Coś mi walnęło czy nie? Bo tak nagle mi chyba życie lekko zeszło. Coś mi chyba minimalnie obiło. No i ci obrywają mocno. Stracili całą barierę i no życie im też schodzi dosyć szybko. Więc tak, tu już widzę, że trzeba się obrócić na to dziadostwo. Więc już się od razu obróćmy. Będą chcieli mnie od góry napaść. Więc ty już się cofasz i w tej bitwie nie bierzesz... Albo zespał mi jeszcze pumę, żeby ona tankowała. Puma się zawsze przyda. Tak, chcemy pumę, słuchaj. Chcemy pumę jak najbardziej. Cofasz się. Dobra, wchodzą w zasięg, możemy ich teraz spowolnić. Caryca czeka jeszcze. Dobra, puma, niech stoi sobie tutaj, do walki już niech idzie.
Ceresa, ty czekasz. Ewentualnie jeszcze ich spowolni znowu, żeby byli bardzo wolni. No i zalewamy dziadów strzałami, plus mogę się podleczyć. To ja bym sobie podleczył sobie... Ała. O Boże, dużo magii. Dobra, tak się podleczmy. Nie wiem, ile mi to da, ale sądzę, że dosyć dużo może dać. Dobra, tego spela mogę użyć normalnie, więc rzućmy go gdzieś tu. Świetnie. I to nas wyleczyło... Fajnie! Naprawdę fajnie nas to wyleczyło. Dobra, ty uciekaj, panienko, uciekaj, uciekaj. No i wygląda na to, że zaraz wybijemy całe towarzystwo. A, wymienię ognia, nie mając z nimi szans najmniejszych, zobaczcie. Dosłownie najmniejszych. I wylosuje nam teraz nawałnica Torsena. Nie znam zaklęcia. Pierwszy raz je widzę. Dobra, tam nas lekko pobijali, ale bardzo leciutko. Nie jest to dla nas zagrożenie. I to jest z kolei groźne. Kurczę, ta pierdoła nas... Trzaska w ten sposób. Dobra, wy zajmijcie się tym dziadem. No i ty lecisz zająć się Krogulcem. Oj tak. Bijemy. O, już ma spętanie. Dodge, nie zadżowałem. No i przyspieszmy. Albo od normalnego tam sieknij. Je, bijemy chłopa, bijemy normalnie. Na luzie dam radę, jeszcze nie dziadek tam, wiecie, ugryzie. Chociaż nas walną. Okej, przyspieszamy i... No coś nam, słuchajcie, zadali straty. To się jakby nie cieszę z tej bitwy. Mogła wyjść lepiej. No ale dobra. Nie wiem, jakby na automacie to komputer wyliczył. No niby straty 4. No to w sumie nie. W sumie wyszliśmy nawet chyba z większą ilością HP niż do tej bitwy wyszliśmy, mam wrażenie. Coś nas podleczyło pod sam koniec. Chyba jest jakiś taki efekt, co nas leczy. Dobra. I jedynie on zabił tą magią swoją, tylko 4. Super, 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 super. A to oczywiście odkryj mi znak teleportacji. Dobra, i odkrył mi niebieski. Jest tutaj. Ungrim coś od nas chce, dostęp wojskowy. Panią Grimie, ty jesteś tutaj, na wschodzie. No ja bym bardzo chciał, żeby krasnoludy dał radę i nas wspomagały. No masz dużo wojen, masz sojusz z Ulfbarem. Czy chcesz dostęp? Słuchajcie, dostęp mogę mu dać. Tylko, kolego, zapędzasz się troszeczkę, nie 3000, tylko 350 chciałem zrobić. Dobra, tyle będzie. No czemu nie, możemy mu dać. Ja z krasnoludami żyję w przyjaźni. I jeszcze raz go możemy zaatakować, żeby kolejny raz odkryć. Świetnie. Dobrze, że przeżył. Nie wiem jak, ale przeżył. O, to jest też mocna rzecz. I chyba nam się gra... Nie, myślałem, że się zlagowała, bo czasem są takie lagi, że trzeba wczytać save'a, żeby się naprawiło. W sensie zrobić save'a i wczytać. Dobra, to nie jest takie groźne. Bunt będzie wylaz, Dukis. I misję, no wchodzę, musimy zdobyć. No dobra, ulepszymy od razu sepkuzy. Instant. No i w Kislewie, teraz na to będziemy zbierali pieniążki. Tu masz, panienko, awans. Więc dostaniesz na pewno... No spaczenie, minus 1. Plus... Jak to wygląda tutaj? Tutaj to zbyt fajnie nie wygląda. No mi na razie werbunek, bo i tak z tego nie skorzystam. Wyróżnij tego dziadygę. Udało się. Teraz ty, czarownica, masz bonus do lodowej gwardii, więc to jest specjalnie dla carycy. Agentka, idziesz na północ, na pewno tam. W tym miejscu widzę, że jeszcze jest jeden ziomeczek, no to oczywiście go atakujemy. Brutalnie. Fajny głos mają ci patriarchowie, ale ty masz samą szansę. Nie wiem czemu tak to wygląda, ale bardzo malutka była. No i dobra, no i dobra. Tutaj poproszę więcej naszych zwykłych łuczników i poproszę jakąś magiczkę. Jakąś tu poproszę. Plus tak, to jest bohaterka, ekonom... No średnia, średnia. Ciebie dam po nawałnicę, no i tutaj jest kolejny slot. A co potrzebuje na to? A dobra, dalej to potrzebuję. No, no przecież, oczywiście, już mi to gra mówiła tyle razy, ale skleroza nojańska postępuje. Więc słuchajcie, teraz atakujemy go. Zaatakujmy na automacie. I odkryj mi, chłopie, kolejne znaki. Dobra, odkryło mi teraz, że tu jest taki dziwny, taki seledynowy, coś jak. No to możemy... O, fajne. Fajne. Możemy sobie pójść albo tam, albo odkryć tu. Ja bym się chyba wyleczył przed tą bitwą finałową. No bo tak, to jest niebieskie. A właśnie, gdzie jest drugi niebieski? Bo to powinno pokazać. Drugi niebieski jest, słuchajcie... A, goddammit. Nie odkryłem mi, serio? Czy jestem ślepy? Poczekajcie. Szukamy niebieskiego. Szukamy, drodzy państwo, niebieskiego. Na pewno te nas nie interesują, więc niebieski musi być na logikę. Albo tutaj, albo tu faktycznie. No albo... No tutaj nie pamiętam. Więc... Wydaje mi się, że to już będzie właściwe. Zresztą nie wiem, czy, bo gdzie jest ten gościu, jak on się nazywa? Gdzie jest Korn? Korn jest póki co tutaj. Dobra, weźmy tak czy siak tutaj, słuchajcie, weźmy tak czy siak tutaj i ja bym chciał się wyleczyć. Słuchajcie, ja bym się chciał wyleczyć
No i stąd lecimy na północ. Na północ w tym kierunku. I caryca ma awans. Super. Ochrona Ursuna. Też by się to przydało. Powiem, ale na razie to dajmy. No i w tej kolejnej zapewne za jakieś dwie tury będziemy toczyli już bitewkę. Obyśmy zdążyli, bo inaczej będzie lipa. Dobra, tu na razie jest w miarę stabilnie. Jakąś tam armię mamy. Bolgas Grad ma mury, więc na pewno się wybroni. Martwię się bardziej o tą prowincję. No i ci się tak teleportowali nagle. Alas. Pan Alas. Dobra, 3,5 koła. No to chyba pieniążki przeoszczędzimy, co? No bo stąd zaraz ruszymy, odbić ten wchodzę, tylko bym chciał tutaj czarodziejkę jakąś. Bardzo bym chciał czarodziejkę. A czegoś mogę fajnie dowrobować? Zobaczmy. Nie, bo jest limit 2x2. A co mi zwiększy limit? Tam mi zwiększy limit. Dobra, idę obecnie w to spaczenie. Kurczę, bardzo by się ta... Wiecie co, ta czarodziejka by się bardzo przydała, więc na razie zmieńmy kierunek. I cmentarzyska. To wiem, zrobimy to. To jest misja taka, to jest misja taka. Szkoda, że nie będę mógł tego dać komuś innemu, że to jest tylko ta caryca, bo to jest naprawdę fajny pancerz. Ale no niestety, no wolę mieć slanesza jednak używać. A te dwie rzeczy ze sobą średnio. A nie, pancerz będę mógł używać. Dobra, to będę mógł to założyć normalnie. No to doskonale, rewelacja. No i słuchajcie, zobaczę szybko, ile trwał poprzedni klip. Poprzedni klip trwał 21 minut, ten trwa 14. Dobra, to jeszcze możemy sobie zakończyć turę, bo na tą bitwę będzie potrzebny cały odcinek prawdopodobnie, bo to jest mega długa bitwa. A chcemy dzisiaj już do tego dojść, żeby wiedzieć, na czym stoimy. Chyba, że ktoś nas zaatakuje i będzie jakieś starcie obecnie. No to inaczej w takim razie będzie wyglądało. I ty idziesz tam. Też masz zarazę. I coś się pojawiło. Jakaś armia inwazyjna zapewne. Dobra, wszechwidzące oko, widzę, że napadli tego pana. No i on jest tutaj. On totalnie jest w złym miejscu. Hochland, co tam chce Hochland? Dostęp wojskowy Hochland. Nie Hochland, ale obrywa. Najbardziej mnie te ogry martwią. Oni mnie martwią naprawdę bardzo. Dobra, zwolnij tempo i cała armia norska się pojawiła. 18 na 20 jednostek. I ruszyli na Sepkuzy. I nas atakujecie. Okej, okay. No to słuchajcie, ja to rozegram ręcznie, bo dużo już było takich, słuchajcie, bitew, was pewnie one męczą, kiedy bronimy się z Norską, dlatego umówmy się, że wrócę do was za chwilę, jest odcinka i kończę. Ajć, no coś dzisiaj nie idzie za dobrze, ale spokojnie, spokojnie, zawsze w każdej kampanii, przynajmniej u mnie jest taki moment, że nagle się sypie, ale później się komplikuje. Boże, to byłoby jeszcze gorzej, ale później się poprawia sytuacja, no i tak też będzie w tej sytuacji nie inaczej, bo no te prowincje północne zabrakło tam kilku tur, żeby je maksymalnie rozwinąć, dać tam mury, bo gdyby dostał miał mury, to nie mieliby szans najmniejszych tego sforsować, słuchajcie, umówmy się, nie mieliby najmniejszych szans, bo wieże Kislewu są tak mocne i ty tylko czyś to splądrował. Dobra, jest wykrwawiony, ponosi duże straty, to ta moja armia na dole zaraz tam ruszy i weź mi pomóż, chłopie, no pomóż mi, no please, jakby on mi pomógł, ale bym go lubił. Dobra, bunt, prowincja Las Ducas. Więc oby nas teraz, chodźcie, tam przeniosło. Mam taką głęboką nadzieję. Moja ty carycko, powiedz, że... O, ci skonfederowali tych panów. Powiedz, że... Powiedz, proszę, że dobrze myślę w tym temacie. No kurwa. Nie no, ludzie, zaraz mi coś pojebie, przysięgam. To jak tam się dostać? God damn it! Dobra, co tu jeszcze jest? Skrytny wojownik. O Boże, jakie tragiczne rzeczy są. Masakra. Co masz ty? Kawaleria i siła jednostek piechoty. Wiecie co? Lordo bym też zrobił pod kawalerię, pod właśnie tą jazdę specjalną, bo to niby chociaż w sumie pod piechoty siła broni, czyli do walki w zwarciu. No tak, Borys będzie dowodził jazdą. To może, wiecie co, jednego lorda potrzebuję pod kawalerię, dobra, żeby nie było. No i kasy wpadło dosyć sporo. W Kislewie, czy mogę coś ulepszyć? Mogę sobie to ulepszyć. I to mi da frakcyjny rozwój i zmniejszy utrzymanie tych jeźdźców. Ale ja wolałbym w końcu mieć do nich ogólnie dostęp. Tak, tak, wiecie, normalnie, bez problemu. No to zrób mi werbunek taki. W tym miejscu armia jest już prawie pewna, możemy sobie dobić tego złośliwca dziadowskiego. Co on tutaj robi? Co to jest za złośliwiec? Bijemy normalnie. No trochę nas to zabolało, ale się, powiedzmy, uzupełnię i wracam do osady. Straszne straty tutaj ponoszę. Gigantyczne, zobaczcie. A wcale się szybko nie regeneruje. To jeszcze mi połącz tą dwójkę. Połącz dwójkę, dowrobuj tak. I połącz mi jeszcze tutaj. Jeszcze mogę trzy sobie jednostki połączyć. I dowrobuj je globalnie. No właśnie, więc was wywalmy. I idealnie na was mamy sloty. Świetnie. Zobaczymy minus 2 walka, prowincja. Fajna sprawa, bardzo fajna sprawa. Volksgrad też bym to ulepszył, chociaż no kasy bym zbierał, ale... No jak nagle, wiecie co, nie, wiecie, coś mi napadnie, będę sobie pluł w brodę.
Poczekają te budynki, poczekają. Najpierw ważniejsze rzeczy. Zabójstwo, kasujesz. Udało się, świetnie. Świetnie. Następnie, tutaj, to jest nasz cel. Rana? Porażka. No niestety, ty już kasy na ranę nie masz. Ty się obecnie werbujesz. W tym miejscu, no czas, wydaje mi się, że jest na niekorzyść komputera większy, bo ja mam mury. A to jest Korn, więc to będzie łatwo go w murach pokonać. I Ataman, Mistrz, Musztry, czy Wielki Budowniczy w Rengradzie. O, to Budowniczy zdecydowanie. No, nie przeczytam dokładnie, co dodawało, ale powiedzmy, że wierzę, że jest dobrą rzecz dawało. Dobra. Niech to będzie tak. O, bohater się nie poruszył. Patriarcha w tym miejscu. Dobra, kto jeszcze awansował? Lodowo-czarownica, nawałnica. Ta tutaj. A to czarownica, to wiatr oczywiście dostaniesz. Punkcik. Kolejny awans to jest lodowa wiedźma. Wiedźma, czyli lore, więc punkt w to. Fantastycznie. No i czekamy, czekamy. No to spaczenie bardzo nas tutaj wyniszcza. Naprawdę. No ale mam dwie osady, które mają mury. No i to są osady. Umówmy się, ludziska. Nie do zdobycia, nie do zdobycia. Ale się komplikuje, komplikuje. Niewątpliwie, nie da się ukryć. Jak tam sobie radzi Cerkiew? Czy ta nie ma te dwie osady, jest stabilną frakcją, czy nie? Jest, powiedzmy, że stabilna. Może by sobie to odbili, też bym się nie obraził. Zamek Aleksandronow. I ci chyba, zobaczcie, zdobędą zamek. Oj, to niedobrze, bo to są tereny, na które ja sobie, do których ja sobie roszczę pretensje. Dobra, no to kończymy turę, no i w kolejnej. Prawdopodobnie coś mnie zaatakuje. To ufmy się, że tym razem wezmę bitwę na automacie. Zobaczymy, jak to w ogóle mi to wyliczy gra, dobra? Z ciekawości. Bo ja tak mogę się tam wyleczyć przy którymś z portali obok. I atakujesz mi tą osadę. No dobra, słuchajcie, no to w takim razie ja wam tutaj podziękuję za uwagę. Jak się podobało, to koniecznie lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facebooka i Discorda. Z mojej strony to byłoby na tyle. Myślę, że jestem w stanie tę bitwę wygrać, bo no ta piechota, no zobaczymy, zobaczymy. Ale ja osobiście wierzę, że dam radę. Z prostej przyczyny, wieżyczki naprawdę niszczą wszystko jak leci. No to co? Na razie, hej hej!